Witaj. Przechodzimy do kolejnej lekcji. Tym razem porozmawiamy o równie ważnej rzeczy jak obiekty i będą to funkcje. Czym w ogóle jest funkcja? Na początku może sobie napiszemy jakąś funkcję. Nazwiemy ją test. No i w środku wypiszemy console.log test. Ok. Pamiętasz jak wcześniej używałem console.loga? To od razu on się wyświetlał tutaj na dole. W tym momencie to nie nastąpiło i to nie jest przypadek. Ale wrócimy do tego za chwileczkę. Funkcja to jest taki zbiór jakichś czynności, które mają być wykonane. I jakby to przełożyć na taki, takie ludzkie warunki, to powiedzmy, że w momencie, kiedy sięgasz ręką i otwierasz lodówkę, to nie rozbijasz tego w głowie na wyciągnięcie ręki do przodu pod jakimś określonym kątem, zaciśnięcie dłoni, pociągnięcie. Ręki, i powiedzmy, tam mięśni, pleców do tyłu, i tak dalej. Wiesz, do czego zmierzam? Dla ciebie to jest po prostu jakaś funkcja. Otwieranie lodówki. I ta funkcja jest na tyle uniwersalna, na tyle elastyczna, ma w sobie na tyle dużo instrukcji warunkowych, czyli takich sprawdzaczy, czy wszystko się zgadza, że Ty po prostu otwierasz tą lodówkę. Nie musisz nad tym się zastanawiać. Nie musisz tego uczyć za każdym razem rano. Kiedyś jako dziecko nauczyłeś się po prostu poruszać swoim ciałem, i teraz możesz to wykorzystywać. Więc patrz na funkcję jak na taki zestaw jakichś instrukcji. Funkcją mogły być parzenie herbaty, parzenie kawy, robienie obiadu itd. Ale to, co wymieniłem, na przykład, nie wiem, parzenie herbaty, wiąże się też z pewną kwestią indywidualności, czyli nie każda herbata będzie taka sama, nie każda kawa będzie taka sama. I jeżeli o tym pomyślałeś, to słusznie, będziemy to omawiać zaraz na kolejnej lekcji. Ale wróćmy na Ziemię, póki co to naszą funkcję. W jaki sposób ją deklarujemy, to już widzisz, używamy słowa kluczowego function, tak samo jak przedtem używaliśmy np. słowa kluczowego LED albo const, tak tutaj używamy function. Następnie nadajemy nazwę funkcji, dajemy otwierający i zamykający nawias. On nie jest tu przypadkowo, za niedługo Ci pokażę o co chodzi. To będzie miało coś wspólnego z tą yy, kawą i herbatą, o których mówiłem, które niekoniecznie muszą być takie same. Następnie otwieramy nawias klamorowy, tak samo jak przy obiektach. I teraz to, co tu jest w środku, nazywamy ciałem funkcji. Czyli tu jest jej deklaracja, w taki sposób jej zakres definiujemy, tymi nawiasami klamrowymi, I wszystko, co jest pomiędzy tym nawiasem otwierającym i zamykającym, to jest po prostu ciało tej funkcji. Czyli te wszystkie instrukcje, o których przed chwilką mówiłem. No i teraz tak, przed tym jak używałem console.log, który w sam sobie też jest funkcją, to od razu wyświetlał się ten napis, który tutaj umieszczałem. Czyli powinno się w tej chwili tutaj wyświetlić test. Tak się nie stało? Dlaczego? Już ci tłumaczę dlaczego. To, że konsolog działa tutaj na zewnątrz, a nie działa tutaj wynika z tego, że my tutaj wywołujemy tą funkcję. I teraz to jest mega ważna rzecz, żeby uruchomić funkcję, ty musisz ją wywołać. W tym miejscu ty ją tylko ustalasz. Tak samo jak w głowie masz milion funkcji, na przykład odpowiadających za wstawanie, siadanie, skakanie, jedzenie, picie i tak to nie znaczy, że te funkcje są wykonywane bez przerwy w tym samym czasie. Ty masz je gdzieś przygotowane z tyłu głowy. Gdy potrzebujesz, to po prostu po nie sięgasz. Więc jeżeli my byśmy chcieli wykonać tą funkcję, to musimy tutaj odnieść się do jej nazwy, test, i otworzyć i zamknąć te nawiasy. Podobnie jak było tutaj w deklaracji. I teraz, jak to zapisałem, odświeżyło się, to pojawił się kolejny test. Już w środku. Żeby cię upewnić w tym, że to jest faktycznie ten środkowy test, a nie ten, który tam był wcześniej. No to napiszmy tutaj raz na przykład. No i oczywiście się pojawiło. Więc sprawa jest prosta. W taki sposób definiujemy funkcję, w taki sposób ją wywołujemy. Natomiast na kolejnej lekcji już za chwilkę pokażę ci, jak sprawić, żeby te funkcje były bardziej uniwersalne, czyli żeby ta funkcja parzenia herbaty zielonej, czarnej i czerwonej to nie były trzy funkcje. Bo to by przeczyło w zasadzie DRY, czyli: Don't repeat yourself, tylko stworzymy funkcję, która odpowiada za parzenie herbaty i parzy dokładnie taką, jaką chcemy, w zależności od sytuacji. Także zapraszam.